Widać, że tylne koło ma potencjał, gdyby tam troszkę wyczyścić smaru z powierzchni zgrzytającej, zazębiającej się, to cykałoby jeszcze troszkę głośniej. Cześć, jestem Mikołaj i witam Was na kanale Airbike'a. Dzisiaj mam dla Was rower triatlonowy. Ci z Was, którzy są z nami od jakiegoś czasu, wiedzą, że triatlon jest naszą mocną stroną. Ja sobie czasem coś wystartuję, a w zasadzie codziennie przez nasz serwis i sklep przewijają się wszelkie modele triatlonowe praktycznie wszystkich dostępnych na rynku marek. Dzisiaj wrócimy do modelu Specialized Shift, ten nowy na tarczach. Jak wiadomo, hamulce w triatlonie są bardzo ważne, gdyż na dystansie 90 km często mamy jedno miejsce, gdzie trzeba zwolnić, to jest nawrót, a czasem nawet dwa. Także hamulce tarczowe, jak sami rozumiecie, są bardzo ważnym elementem wyposażenia tych rowerów i taki właśnie rower na tarczach dzisiaj obejrzymy. Specialized Shift Disc zadebiutował w 2019 roku i to była dosyć ciekawa premiera, bo zastąpiła bez mała 10-letni model Shift, który szedł na rekord w długości produkcji, w zasadzie był takim Volkswagenem, garbusem rowerówki. No ale nie nabijajmy się już z firmy Specialized, bo i tak nie mają lekko ostatnio. Wróćmy do tego Shiva. Przyjechał do nas w Komis. Miałem przyjemność przejechać się takim rowerem na połówce Ironmana w Gdyni właśnie w 2019 roku. Także mogę Wam z własnych doświadczeń powiedzieć, że jest to naprawdę udana maszyna. Ma kilka dyskusyjnych rozwiązań, tak jak podwójny widelec przedni, czy ten tutaj taki osłonowy zamontowany nosek, albo tylna płetwa skrywająca bidon, którego rureczka wyprowadzona jest tu do przodu. To na pewno są rozwiązania dyskusyjne i troszeczkę komplikujące konstrukcję, ale ma też wiele rozwiązań bardzo dobrych, a jednocześnie te wynalazki, powiedzmy, nie są jakimś problemem, nie wpływają negatywnie na eksploatację tego roweru. Jedno, co trzeba wziąć pod uwagę, to przy doborze rozmiaru raczej brać dla siebie mniejszy rower niż większy, bo ja na przykład na MC nie byłem w stanie wystartować z płetwą, musiałem zdemontować cały ten tylny ogon, dlatego że nie byłem w stanie ustawić siodełka na prawidłowej wysokości. Także kupując rower, jeżeli jesteście na granicy rozmiarów, jak weźmiecie większy, ryzykujecie, że w ogóle nie zamontujecie płetwy, albo trzeba ją będzie w jakiś sposób równiuteńko uciąć, co przy lakierowanym elemencie też nie jest bardzo proste, więc to warto sobie wziąć pod uwagę. Taka M-ka myślę, że jest na wzrost w zakresie powiedzmy 1,75 m, ja mam 73 i nie wsiadam z płetwą, czyli pewnie 1,75-1,76 m do wzrostu tam 1,80-1,85 m, to zależy od tego, jak agresywnie możecie ustawić pozycję. To, co bardzo fajne w tym rowerze, to cały kokpit, tutaj zarówno lemontka, czyli leżak, wąsy, pady, możliwość regulacji, obracania tych elementów, uzyskania prawie każdego ustawienia fittingowego, łącznie z uzyskaniem kąta w górę, tak jak w tej chwili dużo osób ustawia pozycję triatlonową czy czasową TT, że chowa głowę za rękoma, żeby ten opór aerodynamiczny jak najbardziej zoptymalizować. Także tutaj mamy kilka elementów wysokościowych, mamy element kątowy, możemy to sobie ładnie ustawić. Oczywiście sterowanie biegami mamy zarówno z boków, tutaj przez manetkę w kierownicy, jak i z końcówek leżaka w pozycji aerodynamicznej. Możemy sobie guzikami zmieniać biegi. O zaletach DI2 rozwodził się nie będę. Każdy, kto spróbował jazdy na przerzutkach elektrycznych, w zasadzie nie wyobraża sobie powrotu do mechaniki, bo kultura pracy elektryki i ta bezobsługowość w tym sensie, że nie musimy korygować ustawień przerzutki, mikroprocesory robią to za nas same, naciskamy guzik, wchodzi bieg, a my skupiamy się tylko na tym, żeby na określonych watach tętnie czy prędkości jak najszybciej podążać do mety. Także zamontowanie tutaj elektryki jest jak najbardziej wskazane. Kolejna bardzo ciekawa rzecz to pod tą gumową osłoną kierownica ma taki zawias skręcany na śruby, który pozwala złożyć kierownicę do transportu. No jest to mega wygodne rozwiązanie, bo jak wiecie, w triatlonie co się nie pojedzie, to się dowygląda, ale żeby te zdjęcia były dobre, to dobrze jakby sceneria była zacna.
czyli dużo się z tymi rowerami triatlonowymi wyjeżdża. Jeżeli budżety na to pozwalają, to wiele osób startuje za granicą, tam są te imprezy dużo bardziej emocjonujące. Niesamowici są kibice właśnie, bardzo często niesamowita jest sceneria, często są to wyścigi na pustyniach albo w jakichś krajobrazach górzystych, czy z jakąś błękitną wodą w tle, oceanem i tak dalej. Robi to robotę, ale żeby się tam dostać, musimy z naszym rowerem się przelecieć. A do tego, no niestety, kierownica w tej postaci do walizki nie wejdzie, więc w starych rowerach trzeba to wszystko tu rozkręcać, demontować, a w nowych większość z nich właśnie ma rozwiązania pozwalające składać te rowery do walizek. Zresztą wersja Ellsworth limitowana miała dołożoną, dedykowaną walizkę do siebie. Mamy film na kanale o tamtym rowerze, możecie do niego wrócić, sobie go obejrzeć. Ten model to był model bodajże Expert czy Pro, już tam nie pamiętam, nie ma to większego znaczenia. W każdym razie kosztował około 40 tysięcy. Fabrycznie wychodził na takich biedakołach C38. W sensie nie bieda, jeżeli chodzi o model technologiczny, tylko bieda, jeżeli chodzi o aerodynamikę do triatlonu. Tu właściciel tego roweru od razu zainwestował parę tysi, żeby nie powiedzieć paręnaście, i kupił naprzód CLX-a 64, wysokie koło oczywiście pod hamulec tarczowy. Już CLX to koduje nam łożyska ceramiczne w piaście, a na tył dysk Rowala 321, też leciuteńki, bardzo fajny dysk, jeden z najciekawszych dysków na pewno na rynku w ofercie. On też luzem kosztuje w tej chwili, podejrzewam, ponad 10 tysięcy złotych. Także te koła to absolutny top, jeżeli chodzi o ten rower. Są pod opony, także nowoczesne rozwiązanie. Myślę, że nie ma sensu tutaj już przy kołach nic grzebać. Gdybyście chcieli ten rower upgrade'ować, można się zastanowić nad włożeniem łożysk ceramicznych do suportu. Oszczędzi nam to kilka watów, podejrzewam, że 2-4 waty na tych łożyskach w suporcie jest do urwania. Wózek Ceramic Speeda, łańcuch Ceramic Speeda, to są takie gadżety, które mając luźną gotówkę możemy sobie kupić. Oczywiście bez nich też ten rower będzie jeździł fantastycznie, ale w sumie tam jakieś kolejne 5, 8, 10 watów można by na tym urwać. Można zamontować mu tutaj na górę jakiś pojemnik na żarcie, ale można też użyć wbudowanego tutaj pojemnika, pod którym jest gniazdo ładowania. Tyle fajnego, że on jest cały gumowy. Łatwo go wyciągnąć w razie czego do mycia. Rower ma też mocowanie na koszyk na bidon. Oczywiście tutaj nie popełniamy fapa i nie montujemy okrągłego, wsiurskiego koszyka na bidon, który rozwali całą aerodynamikę, tylko coś płaskiego, typu na przykład bidon Elita, który jest taki łezkowaty, spłaszczony i chowa się w cieniu aerodynamicznym ramy. Kończąc o tym rowerze, jeszcze karbonowa sztyca, czyli lekka i jednocześnie amortyzująca drgania, kiedy z polskiego nie zawsze miałeś szóstkę, i siodło Citero. Siodło samo w sobie jest niezłe, pod warunkiem, że anatomicznie akceptujecie szerokie siodełka. Ja na przykład nie bardzo i mimo, że jest to naprawdę wygodne siodełko, na pewno bym je wymienił na takie z węższym nosem, ale warto je przetestować, bo wielu osobom pasuje. Do zapłacenia za ten rower jest 37,999. Przejechane ma dosłownie kilkaset kilometrów, nawet jeszcze nie do końca starta jest farba na przedniej zębatce. Z przodu zresztą zębatka 53, także tutaj nie trzeba jej wymieniać. W większości wypadków taki blat wystarczy. Aha, i zapomniałbym, jeszcze jest wrzucony pomiar mocy rondę. Jest to takie rozwiązanie, na jakim ja jeżdżę w tej chwili. Jeżdżę na owalach, co prawda, od Absolute Blacka, ale właśnie na przełożeniu jakimś 52 czy 53. Tutaj można się właśnie zastanowić nad wrzuceniem owali, można się zastanowić nad wrzuceniem większej tarczy, ale idąc już tak daleko z upgrade'em, zastanowiłbym się, czy przy fittingu, bo tu oczywiście kupując taki rower, bardzo polecałbym robić od razu fitting, żeby jednocześnie mieć jak najwygodniejszą pozycję, ale też wykorzystać możliwości tego roweru, żeby być jak najszybszym, czy po prostu nie wywalić całej korby stąd i nie pójść w korbę krótką 160-165 z trochę większym blatem, tak jak to jest w tej chwili modne w triatlonie. Wymaga to przestawienia się, bo ja na przykład jeżdżę na dużo wyższych kadencjach, 90, 100, 110 nawet, a triatloniści w tej chwili jeżdżą po 70, 80 parę.
Jest to zupełnie inna siłowa jazda, ale potem podobno lepiej się biega. Ja beznadziejnie biegam, więc nie ma to dla mnie dużego wpływu. No i jeszcze oczywiście rower wyposażony jest w hydrauliczne hamulce tarczowe, które moim zdaniem w triatlonie są do niczego niepotrzebne, bo ten jeden czy dwa nawroty na całej trasie można zrobić w zasadzie hamując obcasem o asfalt albo zwykłymi hamulcami szczękowymi, albo po prostu podnosząc się na chwilę na kierownicy i wiatr sam was wyhamuje. No ale jeżeli ktoś potrzebuje mieć poczucie, że jest się w stanie w każdej chwili zatrzymać lub jeździ dużo triatlonów górskich, gdzie rzeczywiście są przewyższenia i hamulce tarczowe robią robotę, to proszę bardzo, ten rower te hamulce tarczowe posiada. Test nie byłby pełny, gdybyśmy tego roweru nie zważyli i nie zobaczyli, jak cyka tylne koło. Dla fanów cykania polecam Wam pośledzenie social mediów Marcina Ławickiego, który ma chyba najgłośniej cykające tylne koło w polskim triatlonie, a nie wiem, czy nie w ogóle w polskiej szosie i triatlonie. Ale wracając do naszej maszyny, komora maszyny losującej jest pusta, bomba idzie w górę, wieszamy rakietę na wieszaku, wieszak pokazał 10,280, a tylne koło cyka tak. Widać, że tylne koło ma potencjał, gdyby tam troszkę wyczyścić smaru z powierzchni zgrzytającej, zazębiającej się, to cykałoby jeszcze troszkę głośniej. Tyle na dzisiaj. Na kanale Króla Rowerów powiedziałbym Wam, że sprzęt nie ma znaczenia, bo to noga jedzie, ale jesteśmy na airbike'u, także powiem Wam, że warto kupować coraz lepsze maszyny, bo wtedy będziecie coraz szybsi i będziecie urywali kolejne sekundy. Także jeżeli jesteście na etapie tak jak ja, że do zaatakowania jest 2.30 albo jakiś inny czas 5.0 na połówce, to na pewno nowy rower bardzo w tym pomoże. A tak na serio, to ten Shift na dysku rzeczywiście wart jest grzechu, jeździ szybko, wygląda dobrze, łatwo się fituje, polecam. Do zobaczenia w kolejnym wideo albo na jakimś triatlonie. Hej!